Siemaneczko, jestem PPTM Games, witam na kolejnym logu. Dzisiaj zajmiemy się rozsiewaniem bapna. Jak widzicie, nowym nabytkiem. Kupiłem sobie rozsiewacz za 9800. Właśnie, dałem za ten rozsiewacz. Z tego względu, że miałem dość dużo pieniędzy. 30 tysięcy do godziny miałem. Sprzedałem owiec. 3700 za tonę. Przepraszam, 3800 dostałem na rękę plus beleczki właśnie, za które dostałem bodajże 5000, coś w tym stylu. Nie będę już skandywał, wiem, że 7000 miałem na koncie na poprzednim vlogu, odcinku. Więc to teraz tylko czekam, aż przyjedzie kierowca, bo ja mówię sobie wapno, ale chyba nie będę przedłużał. Jak się pojawi, wysypie pewnie kierowca, a ja sobie na spokojnie będę po prostu siewać wapno. Wapno oczywiście po offsie, żeby po prostu coś tu się działo, więc widzimy się, jak już kierowca sobie tu przyjedzie, rozładuje i będziemy sobie rozsiewać wapno. Dobra, wyjeżdżam sobie, biorę sobie łyżkę, balast do 30 czerwonej i będziemy sobie to elegancko rozsiewać wapno. Proszę Państwa, czekajcie, muszę się ustawić przede wszystkim. Teraz to muszę wziąć. Kurwa, samoloty lecą, czy co to chuje? Dobra, palami. Mam nadzieję, że ta 30 sobie będzie dawać jakąś miarę, dobrze, ale ja sobie to wezmę. Ogólnie 18,5 tony. Bo fakturka na przelew 2 tygodnie wziąłem. Mimo że mam pieniądze, na spokojnie sobie to później opłacę. Bo oczywiście nie mam pieniędzy, po prostu chcieli na konto, więc wspomniane 2000 po 200 zł za tonę, więc to macie ile? 3 nawet będę zgadywał ile dokładnie, ale ogólnie 4000 całościowo z transportem wyszło, więc myślę, że i tak nie jest tragicznie za taki transport. 2 tony to jest 10 ton, a za 20 to by było 4000, więc no, te tony odliczyć. No ogólnie powiedzieli, że 4000 z transportem, ale widzę, że już troszeczkę ciężko ma. Czyli jest to ciekawe, czy muszę sobie chyba na polowę włączyć, jakie polową i spokojnie tutaj podjeżdżać. No, trochę nią miota, widzicie, jest troszeczkę mokro. Ogólnie tak sobie pozłożona. Ogólnie sama pozłożona, wszystko porównaniane, żeby już po prostu było to jakoś w miarę wyglądało. Jak wspomniałem, nie wiem, czy powiedziałem to ogólnie na początku, skąd pieniądze, ale jeszcze na razie powtórzę. 3800 za owiec. Jedna przyczepka do mnie na gospodarstwie została. Poprosiłem o Jezu Henka, który mi ogarniał. A Ramek, który głosił, to wiadomo, policzył sobie, odliczył sobie z belek. Trochę tych belek tutaj było, więc no, trochę kas przytuliłem, tak powiem, za to wszystko. Ogólnie także prawdopodobnie Ramek będzie chciał prawdopodobnie pożyczyć 30 za tym razem, w sensie pomocy przy sianokosach, z tego względu, żebym nie musiałby zjeżdżać cały czas ściągnikiem, rodwarką w zasadzie, o rodwarkę z naszego pola. Będę chciał pożyczyć właśnie do załadunku siana. Musi okazało, że Ramek ma jeszcze krowy. No tej ziemi wadą pakuje. Później wazami wyrzuci. Powinno sobie jeździć tak. Bo teraz patrzymy bez kabiny, tak jeździć, to by było aż tak trudno jeździć. 30. Tyk.
Dobra, na razie chyba powinno mi starczyć. Nie chcę więcej ładować. Z tego względu, że nie wiem, jak ta 30 w ogóle będzie się dawać sobie rady. I tak nie będzie. No. Patrz, elegancko. Jedziemy sobie na pole. Zresztą tu pojedziemy. Na bieżąco będziemy sobie to jeszcze właśnie. Mam nadzieję, że chyba tam starczy. Ogólnie. No tak powiem szczerze, tak trochę na czuja wziąłem tego papna. Nie wiem, na ile on rzuca w ogóle ten LC, bo czy jest pewny. Praktycznie przywieziony, przeprowadzony przeze mnie z 3 wioski dalej. Tu trochę kasy mnie zabolało, paliwo we domu także. Czekajcie, muszę rozłożyć maszynerię. Czekajcie, co pierwsze jeszcze też muszę zobaczyć. Boba, bo zapomniałem. Takiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i co, lecimy. Mam nadzieję, że będzie to miarę szeroko dawać. Oj, 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 aż trochę za mocno zapadałem. 15 na godzinę troszeczkę widzę za szybko. Muszę chyba jechać 10 na godzinę. No tutaj ta dawka nawet 8 na godzinę. Z tego względu, że do tego wapna dość dawno nie było zamany, więc trzeba trochę powapnować dość mocno. Przecież sobie jedno pole powapnuję, później będę miał czas, to sobie powapnuję drugie. Stopniowo, mam nadzieję, że tak ogólnie tego wapna widzę, że dość mało idzie. Szkoda, że tu nie będę sobie ogarnąć. To tak już w miarę. Oj, nie to chciałem wcisnąć. Więc to no, właśnie jest tak, jak jest ten wapno, trudno. Nie sprawdzałem inne do wysiewa, więc i tak będzie to lepsze, wcale by nie dawał. A będzie trzeba, to sobie później wapno będę przerzucał gdzieś indziej na w sensie, żeby tego miejsca może nie zajmować gdzieś bliżej asfaltu, nie wiem, zobaczymy. Na razie rozsiemamy tak jak można, ale żeby tylko dawać sobie radę. Chociaż powiem szczerze, no na około 25%, no jednak to też nie jest jakoś zabójcze, zabójcza szerokość, więc może być w sam raz. Więc może będzie w sam raz. Ja sobie tak zaraz sobie przyjadę. Wiadomo, powinien tak sobie troszkę to inaczej wziąć. No nie wiadomo, czy to będę w ogóle wapnował, czy będę tu uprawiał. Ale mówię, tutaj jeszcze tak, jeszcze mamy... Chociaż tak podejrzewam, że wyjdzie. No tak, tutaj trzy pola do wapnowania, mamy łąkę do wapnowania. Więc trochę tutaj kasy, znaczy kasy, inaczej, tego towaru pójdzie. Ogólnie. Więc nie tak źle. Trochę pewnie... Te 18,5 tony to pewnie i tak pójdzie w momencie. Tak mam takie wrażenie. Szczerze mówiąc, to jest szeroka maszyna, nie jest. Wyłączę, mi wystarczyło. A te pola, dlatego też tak nie chcę za szybko może jechać. No, w razie czego to ja zadzwonię i przywiezą, pieniędzy mam. Też chcę to wypowiadać, bo to też podobno 6-8 lat nie było wapnowane, więc to też wiadomo, nie jest to taka ziemia wydajna teraz, się powapnuje. Ja sobie te agregatuję, bo wiadomo, talerzówki nie mam. A na razie nie planuję kupywać, chyba że naprawdę coś fajnego w dobrej cenie. Gdzieś trafię do remontu może, a potem stanie w bardzo dobrych pieniądzach. Bo chciałem na te pieniądze, które posiadam, przeznaczyć na coś innego. Niekoniecznie na zakup talerzówki. Planuję, szukam gdzieś co do kupienia pola. Po prostu, bo... Nie oszukujmy się, mi brakuje pól ogólnie do utrzymania hodowli, prawdopodobnie będzie brakowało, więc pewnie jakąś łąka musi wylecieć, niekoniecznie pola, ale łąka na pewno będzie musiała jakaś jeszcze wylecieć. Pytam się, może ktoś mi wysiadał dzierżawy, niestety w tym momencie nikt nie chce dzierżawy, bo troszeczkę mnie wyśmiewają z jednej strony, ponieważ no ty dzierżawy chcesz, jak ty masz tylko 2,30 i zero pojęcia,
bo przyszłeś od mechaniki i kupiłeś, kupiłeś naszego sąsiada, licytowałeś się z nami, jak chciałeś mi kupić to prędzej, na to w większych pieniądzach, znaczy w mniejszych pieniądzach, a ty kupiłeś to w większych pieniądzach, no i ono się nie kaliło. Na domach, które są sąsiedzi, znaczy są niektórzy przyjemni pod tym względem, więc nawet już się nie odzywałem, po prostu jak ktoś naprawdę się fajnie trafi, no to... Ale oni mówią tak, że jeśli ja mam 30, to ja sobie nie poradzę tymi dwoma 30, które posiadam. A jednak te 30 też dobrą robotę robią. Nie oszukujmy się, 30 ogólnie, kto by nie słyszał, to o 30 mimo wszystko to są najbardziej ekonomiczne ciągniki, jakie chyba historia motoryzacji rolniczej podtrzymały nami względem polskich maszyn, ciągników, bo zagranicznych nie powiadam się, nie mam styczności z zagranicznymi, więc mogę tylko powiedzieć tu o swoich sprzętach. Wiadomo, sieski dużo nie palą, no bo tam trzeba zakładać dopiero 100 litrów, ogólnie 2-30, bo od początku tej serii, znaczy serii inaczej, od początku sezonu, który był od wiosny, to po 100 litrów. No wiadomo, 5 hektarów, tam dużo się nie zmechławi pod względem palania, no 200 litrów to tak samo nie jest tak mało. Jak na 30, ale to też nie jest dużo, jak na 60 podejrzewam. Mogę się mylić oczywiście. Nie mówię nic o 60, bardzo nie mówię źle. Tylko tak stwierdzam swoje subiektywne wrażenie. Ja będę może 60 miał. Będę się wypowiadał też może z różnych perspektywach 60. Tego nikt nigdy nie będzie wiedział, jeśli tego w styczności nie ma. A wiadomo, na razie ciągnika nie planuję kupić, no bo to jest po prostu to początek dopiero rozwoju, są plany inne na ogólny tutaj rozwój. I tak będę chciał ogólnie, będę musiał przecież wziąć. Teraz jeśli chcemy się w miarę tutaj podtrzymać, no to trzeba będzie wypowiadać koby na pastwisko, a żeby pastwisko teraz mieć, no to muszę je ogrodzić, więc tutaj ta biedna moja łąka będzie przeznaczona częściowo na pastwisko, no to już wtedy też automatycznie schodzi mi część plonów, tak, które mógłbym wykorzystać czy to w lato, czy to w jesień, wiadomo, czy na, przede wszystkim na zimę, żeby nie kupować jakiejś tam większej ilości siana, czy w późniejszym czasie sianokiszonki. Bo ja też ogólnie patrzę, że mają ludzie bardzo dużo ofert tylko i wyłącznie sianokiszonki, a ja niestety sianokiszonki nie chcę dawać, bo nie chcę na razie dawać paszołozów. No wiadomo, tu jest trochę taka lipa względem farminga, że nie wiem czemu nie mogą dać normalnie, żeby dawać sianokiszonkę krowom. Przecież też nie wiem, no, nie mówię o wszystkich, ale dają przecież ludzie normalnie, ja wiem jak u siebie daje się na kiszonkę, czy to kukurydzy, czy właśnie, znaczy daje kiszonkę, siano kiszonkę, no i siana praktycznie wcale, tak, tobie żyją i dzielaki żyją i wszystko się klaruje, a tutaj farmik jednak to jest specyficzny, prawda, 17-19 to wiem, że to było na przedziale takim, żeby było normalnie siano kiszonkę, a później by było można było dawać sianę kiszonkę równocześnie z sianem, to wtedy to było bardziej realne niż teraz. Właśnie w farmingu zrobili to, że tylko siano, no ale dobra, trudno. Tak. Wracając ogólnie do tej całej tego gospodarowania, tak wspomniałem, będą musiały nastąpić większe zmiany. Jak wspomniałem, dostałem pismo w agencji, że jeśli chcesz hodować, musisz spełnić nasze wymogi. To jest wiadomo. Mimo że nie mam żadnych programów wziętych, no to jednak przy samej hodowli już te wymogi mają się spełnić, żeby jednak ten dobrostan zwierząt zachować, więc trzeba będzie krowy trzymać na pastwisku, bo no ja niestety nie mam możliwości przerobienia tej obory na
Wiadomo, nawet jak się nie chciał, tam tego nie zrobił. Na wolnym stanowisku, ponieważ ziemi po prostu prawie doli, tak? W solarze, w garażu. Czy w garażu bardziej, bo solaru nie posiadał. W garażu, jednym, drugim, średnio. No więc jedyna opcja chodzi na to, że będę musiał wziąć, zrobić pastwisko. Część łąki, nawet tą teraz, co jest łąka, przeznaczyć na to, żeby wypasać. A tym wypasać po prostu, no po prostu, żeby tylko wybił luzem. Znaczy, ja muszę tak robić, mogę sobie tak cofnąć, mogę jeden raz, tutaj będzie. Dużo tutaj nie będę się cudować. Tyk. To my mogli dokładnie już początkowe, a już troszeczkę to uciążliwe, no ale nic na to człowiek nie poradzi. A do tej 30 później muszę po 20 przyczynić. No. Komocję, bo sprzęgło zawsze przy mnie 30 przędzie. Mogę regulować, albo już zmienić. Cyk. Pesa, czy ja dobrze tym ECB, czy je podnikam? To jest tak. Kurwa, ale na 30. Dalej nie pójdzie, ale ma na styk, ale znaczy na styk, no jeszcze jest luz. Na pewno jak jakiś większy ciągnik leci, to na pewno jakieś nastawki będą musiały być. Widzę, że na pewno trochę tego poprowadzi. Ale to tak lepiej, jak minuta z lejkiem właśnie, nie? Jest na pewno dużo lepiej. Ma 9, niecałe 10 tysięcy, 9800 wyszło. Odpali moment, dobra, powiedzmy te... Widzimy sobie 10 tysięcy, to jest moje wydane pieniądze na... kupić i przeprowadzić. No, ale jednak za te pieniądze myślę w takim dobrym stanie teraz na razie widzę, że na razie dobrze rozsiewa. Wiadomo, nie wiem jak z tymi dawkami na wodach ustawionych, gościń tam pokazywał mniej więcej, ile tam chciałem krótki mi pokazał to WCW ustawiać. Bo wiadomo, nikt nie zna pomijonego. Więc no... Trzeba się pytać mądrzejszych. Oczywiście nie w każdym architekcie, tak? Ale trzeba się nie spytać mądrzejszych, bo trzeba przede wszystkim największy balast nakupić, bo ja widzicie, że dość mocno ją podrywa. A w sumie trochę nie powinno, bo to jest... czy ten model jest trochę zagubiony, źle, nie wiem. Ładny, że jest ładny, mi się zawsze to podoba strasznie. Ale już nie pod względem takim, że ona jest zła mechanicznie, tylko już takie schodzi, powiem szczerze. Jeszcze 30 lat chodzi lakę na butnikach. No jest mocno eksploatowana niby, ale wiadomo, codziennie z tłem chodzi, mimo że mamy sianu, no ale jednak to już powolutku ten obłonik zaczyna mi wchodzić. Więc myślę, że jeśli dobrze pójdzie, to chociaż jedno pole. Ja źle powiedziałem, wątpię, że na wiosnę jakieś tam pole. Mam nadzieję, że już się ten obornik trochę wyrobi przyszło na wiosnę, żeby po prostu byśmy mieli już rozwozić. A na pewno pod owiec. Pod owiec, proszę Państwa, bo owiec tu będzie po pszenicy. Więc no, jaki był zamiar. Jak to finalnie wyjdzie, no tutaj ciężko będzie stwierdzić, tak? Na szczęście ugrować tutaj nic nie trzeba, bo mam gospodarkę, no ale jeśli nie trzeba ugrować. W późniejszym czasie, jeśli się powiedzmy dorobimy, to trochę będzie słabo. Andrzej, zwolnij, kuźwa. Olo, ja powinien wyłączyć. O, tam trochę słabsza tam na początku, będzie to trudno. Dawka i tak miała dobra będzie. Tak, ale widzę, że... Może jeszcze mi nie starczyć, no ale na łąkę jeszcze będę miał na czas na wiosnę, żeby sobie tutaj rozsiać ewentualnie nam przed zimą. No i kwestia tego, to mi przejdzie zabrać łąkę. Chyba, że jeszcze odbiję po tej suszy, no ale już raczej wątpię. Przepaliłem za mocno
nawozem. Chciałem zobaczyć jeszcze, nie wiem. I tu po prostu. No a teraz nic nie biorę, bo jest chyba taka wajna jest. I kacholika. I niech to człowiek nie poradzi, proszę Państwa. Dobra, idziemy tamtą stronę, będziemy kończyć vloga. I tak jestem zadowolony. Faktycznie no większość mi się zdaje pole jest zrobione, tak? Na tym vlogu. Umówmy się, ja będę mówił vlog, nie odcinek, tylko vlog. Muszę to jeszcze powiedzieć na następnym odcinku, jak to i tak. Dość fajnie to idzie. To jest drugi rozsiewacz, który jest już wysypywany. Dokładnie, bo się fajnie to wygląda dość nisko. Czekajcie, jak ja bym chciał tylko zobaczyć jedną rzecz, dosłownie. Odnośnie ustawień farminga. Gdzie to jest? Tu. I chciałbym... Czekajcie, gdzie to jest? Niszczenie plonów, czyli też się nisko. Teraz, które tu jest, a one jest dość... Zdaje mi się dość gęste. Może mi się zdaje po prostu. Takie jest, ale chcę zobaczyć, czy one się wniatą. To by było dość bardziej realne. No dobra, tak nie będę mówić na tym odcinku, bo to jest taka bardziej realna seria, no ale dobra. Też nie panikujmy pod tym względem. Ta gra wtedy była zbyt nudna. Nie, nic tu nie zmienia. Po prostu 30 ma widać za wąskie raczki. Dobra, porta. Dobra, lecimy może jeszcze w jedną stronę, żeby tutaj nie zamulać. Jak najwięcej zrobić. Właśnie mówię, 3 pola są do obroty. 3 pola. Do tego jest, jeszcze muszę oprawić. Żeby to nie leżało samopasem. Tylko po prostu samopasem, co ja pierdolę. Po prostu, żeby to było zaraz przemieszane mniej więcej, chociaż tą sprężynówką, agregatem. I wtedy, jak to się wchłania, może jakaś gnojowica wleci. Zobaczymy, co będziemy mieli. Będą gnojowica, powiedziałem, jest z wodą, więc to tak nie jest takie efektywne. Ale tak lepsze jak wcale, ale jednak coś z tym trzeba będzie zrobić. No dobrze, ale dobrze idzie. No jeśli będzie słoma, no to może to bardziej będzie efektywniejsza ta gnojowica później. Tego jeszcze nie wiem. To nie rozrywałem, nie sprawdzałem beczki, jak to wygląda, nie potrzebowałem. A z domku no to wiadomo, że mogę sobie bezpośrednio tam gdzieś odejść na łąkę czy na pole. Pompką, wężem ściągniętym, wiadomo jakim. Tym elektryczną pompką. I latywałem się za ciągnięcie beczkowozem, tak by mi się nie kaliło. Na 30 i ciągnąć beczkowozy, jeśli mogę sobie po prostu tak zrobić. No bo, no patrzmy, no dom jest tutaj, jest praktycznie 30-40 metrów węża. No i te sobie zdawaliśmy na owiec i było dość dobrze. A ja ogólnie nie powiedziałem, owca miałem 4, bo miałem 4 autonomą szczepę, 4 miałem 700 samego owca. Niestety tak źle dało, mimo że jedna dawka nawozu i to wszystko, no ale nie tak się wyszło, więc chyba nie będę przedłużał w dzisiejszym odcinku, byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.